pokorze tu Państwu dzisiaj, jak dobrze odpowietrzeć układ paliwowy, nie paliwowy, tylko powietrzny w samochodzie BMW, jak jest zapowietrzony. Łamianowicie. Odkręcowa to, gdy mowa wylony płyn, to tutaj tak robiła. Tu w ten zbiorniczek lejewa płyn niezamarzający, żeby nam zimie nie przymóz, absolutnie nie woda. Lejemy, lejemy, lejemy. I jak jest już zbiorniczek pełny, to klapcążkami albo śrubstokiem, a ja tu mam takie czym, odkręcował tego wariota i to nam powietrze nam zejdzie. Gdy nam zejdzie powietrze, znowu dolewowa wody płyna i już jak mowa to zakręciła to, ten kureczek. Odpolamy naszego wariota brykę. Ja tu nie będę go odpolał, tylko pokorzę na sucho, a żeby jeszcze góra była deko wyżymachen i ogrzewanie na full i uciskowa tego szlaufenmachen. Uciskowa i tu nam powietrze będzie szło. Może wa jeszcze raz odkręcić tego wariota i to robiła tak dużo razy, aż nam się to elegancko odpowietrzy. I wtedy będzie grzanie dobre i chłodzenie dobre w naszym samochodzie marki BMW. Czasami nie trzeba odpowietrzać, ale czasami to trzeba odpowietrzać i się wiele koło tego narobić. Jeszcze raz mówię, żeby silnik był później zapalony na wolnych obrotach i ogrzewanie na full daje wam. I później może wam przejechać trochę i jeszcze raz sprawdziła tutaj ten poziom płynu, jak jest za mało, to dolejewa do tego zbiorniczka machen. I jak jest już dobrze zakręcowa na stałe, to jeszcze też zakontrujewa wariota i może wam już cieszyć się jazdą naszą BM-ką, bo to jest naprawdę przyjemna jazda BM-ką i każdego zachęcam do kupna taki BM-ki machen, bo to jest bardzo fajny samochód.